Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wszystkie żywe organizmy wymagają pożywienia, które stanowi swoiste paliwo dla wszelkich przemian fizjologicznych oraz prawidłowego rozwoju i wzrostu. Od odpowiedniego żywienia zwierząt zależy ich zdrowie i produkcyjność. Dlatego zapoznasz się teraz z podstawowymi pojęciami dotyczącymi żywienia. Do prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędne są makroelementy, czyli substancje, które występują w organizmie w ilości powyżej 250 mg na kilogram masy ciała. Pełnią one rolę budulcową dla tkanek, wchodzą w skład hormonów, a także utrzymują organizm w równowadze, regulując ciśnienie osmotyczne, odczyn pH, działanie enzymów i witamin. Zaliczamy do nich wapń, CA, fosfor, P magnez Mg, siarkę S, sód Na, potas chlor Cl. W mniejszych ilościach w organizmie występują mikroelementy, które również warunkują przebieg procesów fizjologicznych. Do mikroelementów zaliczamy żelazo Fe, cynk Zn, miedź Cu, molibden Mo, selen Se, jod I, mangan Mn, kobalt Co. Kolejnym elementem mającym bardzo duży wpływ na funkcjonowanie organizmu są witaminy, czyli egzogenne mikroskładniki organiczne, niewytwarzane lub wytwarzane tylko w niewielkim stopniu w organizmie zwierząt. Pełnią one rolę bioregulacyjną dla procesów życiowych. Szkodliwy może być zarówno niedobór, jak i nadmiar poszczególnych witamin. Antywitaminy z kolei mogą znosić, hamować enzymy biorące udział w aktywacji witamin, wiązać się z receptorem dla witamin, Uniemożliwiając ich działanie lub tworzyć z witaminami nierozpuszczalne kompleksy i upośledzać ich wchłanianie. Antywitaminy mogą być zarówno pochodzenia naturalnego, jak i otrzymywane sztucznie. Ważnymi pojęciami odnoszącymi się do żywienia są również hiperwitaminoza, hipowitaminoza oraz awitaminoza. Hiperwitaminoza to stan chorobowy powstały wskutek nadmiaru danej witaminy. Dotyczy witamin, które są magazynowane w organizmie. Pozostałe przyswajane są przeważnie w ograniczonej ilości, a nadmiar zostaje wydalony. Hipowitaminoza natomiast to częściowy niedobór witaminy lub witamin mogące być wynikiem niedożywienia, utrudnionego wchłaniania, zwiększonego zapotrzebowania na daną witaminę lub obecności antywitamin. A witaminoza z kolei to całkowity brak witaminy w organizmie. Do którego to stanu dochodzi wskutek pogłębiającej się hipowitaminozy. Kolejnymi istotnymi pojęciami z punktu widzenia żywienia są związki organiczne i nieorganiczne. Dawniej pojęciem związki organiczne określano substancje występujące w organizmach żywych i ich syntetyczne pochodne. Obecnie określenie to obejmuje związki chemiczne, zawierające w swoim składzie węgiel z wyłączeniem tlenków węgla. Kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków i innych. Związki nieorganiczne, natomiast, dawniej uważane były za związki o strukturze różniącej się od substancji w organizmach żywych. Obecnie są to związki chemiczne, nie zawierające atomów węgla, z wyjątkiem tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanku, kwasu cyjanowego, kwasu piorunowego i izocyjankowego wraz z ich solami Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej